kwitnącym ogrodzie Lalitown ukryta jest kołyska z uroczym dzieckiem. Poznajmy ją. Załóż fioletowe body. Fryzura ozdobiona jest fioletowym kryształem. Kto jedzie szybko na saniach? Blondynka wygląda bardzo podobnie do Elzy. O, słyszymy brzęczenie kryształów. Dziewczyny są takie urocze. Roszpunka i jej córka spacerowały po parku. Czy powinnyśmy odpocząć i zrobić piknik? Widzę wspaniałe miejsce. Usiadły na macie. Nagle zaczął padać śnieg. Znowu coś mi się przywidziało? Co to? Śnieg latem? O, przepraszam. Jak zawsze. Poznajmy się. Jestem Elza. A ja jestem Roszpunka. O, nasze dzieci są w tym samym wieku. Matki postanowiły razem zrelaksować się. Ich córki też się zaprzyjaźniły. To wspaniale, że się spotkałyśmy. Czas na przekąskę. To opakowanie będzie świetne na nosidełko. Wypełnij pojemnik trocinami. Wykonaj otwory do cyrkulacji powietrza. Dodaj rączkę. Tu mieszka Pascal. A kto jest jego sąsiadem? Zwierzak Elzy siedzi w śnieżnym transporterze. Ta dwójka na pewno będzie się razem świetnie bawić. Klinika weterynaryjna Lalitown czeka na odwiedzających. Elza i jej zwierzak są tu już od rana. Cześć, przyprowadziłam moje maleństwo na kontrolę. Zobaczmy. O, co za wspaniała salamandra! Roszpunka przyszła zaraz potem. Dzień dobry, jesteśmy tu na badania. Cóż, widzę zdrowego kameleona. Podczas gdy lekarka nie patrzyła, zwierzęta się zamieniły. Wasze zwierzęta są zdrowe. Możecie iść. Thank you. Księżniczki opuściły klinikę i dopiero w domu zauważyły, że coś jest nie tak. O nie, gdzie jest mój Pascal? Bruni zniknął. To musi być pomyłka. Obie szybko wracają do kliniki. Ha, los znowu nas połączył. To było niezręczne, ale macie niesamowite zwierzaki. Dzięki. Pascal jest taki słodki. Wybierz papier piankowy. Trochę magii. Zrobiliśmy planszę do gry. Użyj brokatu. Wow, guziki mówią lalilu. Mamy kolorowe pionki. Włóż grę do torby. Elza, Roszpunka i ich dzieci przyszły do kawiarni. Dzieci mogą się świetnie bawić, a my porozmawiamy ile zechcemy. Podoba mi się twój plan. Myślisz, że nasze mamy pozwolą nam iść na huśtawki? Spróbujmy. Miau! Kotek również chce być niegrzeczny. Idziemy na huśtawkę, okej? Bawcie się dobrze. Dziewczyny były zbyt hałaśliwe. I Elza musiała wymyślić inny plan. A może zagramy w grę? O, jaka gra? To ciekawe. Spodoba się wam. Oto zasady. Wszyscy siadają przy stole. Mamy pokazują, jak grać. Dziewczyny dały się ponieść grze. Kot też jest zainteresowany. Wskakuje prosto na planszę. Miau! Co za ciekawy maluch. Przyjaciele świetnie się bawili. Roszpunka i jej córka przyszły do parku. Mamo, ja też chcę się huśtać. To jest zajęte. A co jeśli zostaną tam przez cały dzień? Wiem co robić. Roszpunka ma tajemniczą rolkę. Przyjrzyjmy się bliżej. To plan zrobienia huśtawki. Pomaluj drewniane patyczki na różowo. Udekoruj winoroślą i pąkami róży. Sprawdźmy z planem. Jest identyczna. Mamo, gdzie jest siedzenie? Rzucę tam warkocz. Usiądź. Roszpunka kołyszy dziecko we włosach. Wow, to jest fajne. I wszyscy są zadowoleni. To był piękny pokaz kolorów. Wytnij element. Jeszcze kilka. Dodaj wieko trumny.
Znaczy, mamy na myśli drzwi szafy. Potnij zadrukowany papier. Kraina lodu? Nasza szafa wygląda świetnie. Pora na dodatki. Jest tu wszystko, czego potrzebujesz. A tu są goście. O, i nasza solenizantka. Niespodzianka! Otwórz oczy. Wow, to wszystko jest dla mnie? Jak miło. Ile tu jest prezentów? Co my tu mamy? O, przyjechał kolejny gość. Cześć wszystkim. Co to jest? Rąsia ciągnie prezent. Zostaw to tutaj. To jest dla ciebie. Dziewczyny są zdezorientowane. Cóż za dziwaczny prezent. Moi drodzy, to Wednesday. Zobacz, co zrobiłam. To fajna szafa. I wszystko się w niej zmieści. Będzie mi o tobie przypominać. Ważne jest, by pozostać wiernym sobie. Bawmy się dalej. Weź arkusz brokatowego papieru piankowego. Oddziel kilka trójkątów. Przyklej do elementu. Zrób mocną drabinę z drewnianych patyczków. Pomaluj schody na niebiesko. Wykonaj łukowate uchwyty z wyciora. Dodaj metalowe krawędzie na zjeżdżalni. Ta nowa atrakcja spodoba się dzieciom. Emily i jej kot idą na spacer. Kochanie, dzisiaj pokażę ci, jak działa magia. Zabierają ze sobą sanie i garść lodu, które stworzą zjeżdżalnię dla dziecka. Elsa wykonała kilka magicznych ruchów i… Ojejku! Wuhu! To jest niesamowite! Natychmiast idzie ją wypróbować. Ja latam! Kot również postanowił zjechać. Maluchy chichoczą i dobrze się bawią. Magia zadziałała. Wytnij sylwetkę wieży. Pomaluj ją markerami. Wygląda świetnie. Akrylowe nici tworzą długie włosy. A nasza roszpunka spuszcza kosmyki. Rose bawiła się w swoim pokoju. Jej matka dała jej ostatnio wspaniały manekin ścienny. Fredki, zabierajcie się do pracy. Zaczęła kolorować. Wow, wyszło super. Teraz muszę zrobić warkocz. Nie, to nie działa, zepsułam wszystko. Nie martw się, nauczę cię. Jestem w tym profesjonalistką. Proszę, teraz poćwicz. Okay. Dziecko było w stanie idealnie zapleść włosy swojej mamy. Dodaj kokardkę i udekoruj kwiatami. Wow. Ha, podobało mi się. Widzisz, to nie jest takie trudne. Plastikowa butelka z nakrętką może być użyta do zrobienia wazonu. Wyczyść napis. Udekoruj wazon plastikowymi patyczkami i farbą wyglądającą jak lód. Olaf przedarł się przez zamieć. Nawet wazon został przysypany śniegiem. Kwiaty wyglądają tak ładnie w lodowatym wazonie. Dziewczynka jechała na bujanym koniku. Olaf był w okolicy i postanowił ją odwiedzić. Pobawimy się? Jasne, zróbmy herbatkę z naszymi misiami. Może następnym razem. Zamiast tego zróbmy brokatowe zdjęcia. Nie chcę. Nic ci się nie podoba. Zobacz, co znalazłem. Deskorolka. Ha, to dam ci teraz lekcję. Twoja kolej. Olaf jest dość chwiejny na deskorolce. Dziewczynka popycha go. Ten przyspiesza i upada. Oj, popsuliśmy wazon. Ale mama nauczyła ją, jak się czaruje. Teraz wazon wygląda zupełnie jak nowy. O, co to za hałas? Przepraszam, zepsułem wazon, ale Emily go naprawiła. Dobra robota. Potnij słomki. Świst. Wleciały korkowe kręgi. Przymocuj stojaki. Uformuj kilka mikrofonów. Pomaluj jeden na niebiesko, a drugi na fioletowo. Udekoruj soplami lodu, użyj zieleni i kwiatów do drugiego mikrofonu.
Emily i Rose są zaciekawione hałasem. To ćwiczący Olaf. O sole mio! Niesamowite. Możemy spróbować? Ha! To pójdę po kolejny mikrofon. Chwila. Proszę, a ja podtrzymam lody. Dalej, dziewczyny. Kumpelki śpiewają. I radzą sobie świetnie. Mamy są zaskoczone tym mini występem. Brawo, brawo! Nasze dzieci są takie utalentowane. Pomaluj maleńką salamandrę na fioletowo. Dodaj śmieszne oczka. Wow, ma na plecach ładne kwiaty. Zakryj przezroczystym plastikiem. Co za urocze zwierzątko! Ale czyje jest? Mama robiła sobie przerwę, a Rose bawiła ze swoją ulubioną lalką. No, no, Pascal, mamy gości. Sprawdzę, kto tam jest. O, przyszła dostawa. Co za urocze stworzenie w pudełku. Elsa dała przyjaciołom prezent. Wow! Jest ładna. Chodź, pokażę ci dom. Kameleon nie będzie się nudził, a ta dama zdobyła jego serce. Chodź, dżentelmenie, poznajcie się. Tak? Lubią się. Co za miła niespodzianka. Zrób małego kameleona z piankoliny. Zakrzywiony ogon, potem głowa i łapki. Bum! Ma takie słodkie oczka. Pokryj lakierem. Zmontuj błyszczące pudełko. Nasze maleństwo poczuje się w nim komfortowo. Emily czyta bajki o swojej matce najlepszemu z jej słuchaczy, Salamandrze. I żyli długo i szczęśliwie. Kochanie, dostałaś paczkę od Roszpunki. O, co to jest? Wygląda na to, że Bruni ma swojego przyjaciela. Wozi kameleona we wózku. Śpi, maleńki. Czas na pączka. Dla ciebie i dla ciebie też. Teraz poczytajmy bajki. Dziecko dało się ponieść emocjom i zasnęła. Jej ukochane zwierzaki są przy niej. Czy to nie wspaniałe? Dobranoc. Nasza bohaterka uwielbia urządzać swój dom. Łazienka to żaden wyjątek. Jest piękna i kolorowa. Zróbmy wannę dla Anny. Posmaruj ją klejem i posyp dużą ilością brokatu. O wiele lepiej. Pnącza przyozdobią wannę. Pokryły też ściany. A teraz dodajmy liście. Wow, na pnączach zaczęły kwitnąć egzotyczne kwiaty. A trzy nogi z korka wystarczą, żeby ustabilizować wannę. Rzadki motyl wyczuł zapach i chciał zobaczyć, skąd dochodzi. Witaj! Wanna wygląda pięknie i kolorowo. Pasuje do jej właścicielki. Anna robi sobie kąpiel. Z tymi płatkami czeka mnie prawdziwa sesja w spa. A teraz wsypmy je do wody. To idealny weekend, prawda, ptaszku? Przednij butelkę popłynie do prania. Papier piankowy wygląda jak kryształki lodu. Potnijmy go na kawałki. Potnij lustrzaną tekturę w ten sam sposób. Kawałki lodu stworzyły napis Kraina Lodu. Ułóż je w mozaikę. Dodaj pasek błyszczących kryształków jako kolejną warstwę. A rączki od pudełek na biżuterię zostaną nogami. W środku jest prawdziwy śnieg. Wanna jest chłodna i zimowa. Elsie bardzo się podoba. Wow. Olaf czuje się u Elsy jak w domu. Jest tu lodowa kąpiel. Może do niej wskoczę. Olaf, co robisz? Pływam. Tak bardzo o mnie dbasz, że zrobiłaś mi kąpiel. Tak właściwie to zrobiłam ją sobie. Ups. Ktoś tutaj źle się zrozumiał. Wystarczy czasu na kąpiel. Nareszcie, tylko ja i lodowata woda. To świetny sposób na relaks. Zabawka ptak zamienia się w niezwykłą mydelniczkę. Załóż go na dekorację. Wygląda tak elegancko. Wylej zielony, gorący klej i odciśnij w nim liść. Wytnij mydełko. Wygląda, jakby ptaszek trzymał je na grzbiecie.
Anna kocha naturę. Nic dziwnego, że mydelniczka i mydełko do siebie pasują. Robi tyle piany i pięknie pachnie. Zróbmy bomby do kąpieli ze sztucznego śniegu. Wymieszaj śnieg z klejem Elmer's. Zrób gładkie śnieżynki. Posyp je brokatem. Zapełnij wannę kulami. Na nakrętce są kamyczki, które wyglądają jak kryształki soli z zaśnieżonych gór. Przyklej etykietkę i gotowe. Nasza królowa śniegu poszła po butelkę kul śnieżnych. Proszę bardzo, wypróbujmy was. Aha. Kiedy kule stykają się z lodem, wanna zapełnia się pianą. Wow, jest lepiej niż myślałam. Świetne bomby. Muszę kupić ich więcej. Lalilu, oto buziak dla was. Łąka wygląda tak pięknie i zielono. Zasadźmy kwiaty i rośliny. Trochę zieleniny nie zaszkodzi. Taki puchaty dywanik będzie przyjemny pod stopami. Twoje stopy są suche, a trawa jest błyszcząca. Anna skończyła kąpiel, ale ciężko jest wyjść z takiej wanny. Na podłodze jest piana. I jest taka zimna. Brrr. Olaf, weź mopa. Przyszedłem, jak tylko cię usłyszałem. Posprzątajmy te kałuże. Wiem, czego ci trzeba. Dywanika łazienkowego. Bez niego będziesz sprzątać przez cały dzień. Anna wskoczyła na dywanik. O wiele lepiej. Jest miękko i ciepło. Olaf jest super, a ten dywanik jest wspaniały. Ile tu puszystych pomponów? Co mamy z nimi zrobić? Te białe wyglądają jak śnieżynki. Racja, zróbmy bałwana. I to niezwykły bałwan, to gąbka do mycia. Dodaj nos, guziki i pętelkę. Teraz łatwiej będzie trzymać gąbkę w ręce. Ten puchaty bałwanek to ostatni zakup Elsy. Dobrze trzyma się na nim piana. To najlepsza gąbka na świecie. Muszę taką kupić Olafowi. Przytnij włókna starej szczoteczki do zębów. Musimy popracować nad rączką. Włóż do środka śrubkę z pętelką. Pomaluj szczotkę brokatowym lakierem do paznokci. Zawieś łańcuszek jubilerski. Teksturowany sizal pomoże nam wyczyścić skórę. Przyozdób szczotkę liśćmi i kwiatami. Zrobiliśmy coś ładnego i przydatnego. Mm-hmm. Świetnie mnie masuje. Anna bardzo dba o swoją skórę. Dziś chce popracować nad nogami. O nie też trzeba zadbać. Masaż suchą szczotką wspomaga krążenie krwi i czyści skórę. Możemy użyć zasuszonej mokrej chusteczki jako podstawy maseczki do twarzy. Wytnij szablon według kształtu jej twarzy i nie zapomnij o otworach na oczy i usta. Mam nadzieję, że zadziała. Zanurz maskę w kleju Elmer's i pokryj ją kryształkami. Wygląda ślicznie. Brokat, elegancja i zimno. To, co lubię! Włóż maseczkę do opakowania i zostaw ją na stoliku. Elsa zaczynała pielęgnację. Maseczki są łatwe w użyciu i zawsze poprawiają mi humor. Nałożę chłodzącą maseczkę i od razu pamiętam, że jestem królową. A twoja skóra ci podziękuje. Zakręć żółty i zielony kreatywny drucik. Ta gruba opaska odsunie włosy. I nie będą nam przeszkadzać. Gdzieś w szufladzie mam gumkę do włosów. Wow, tak szybko ją znalazłam. Teraz mam związane włosy. I mogę kontynuować moją pielęgnację. Zróbmy dobry szampon dla Elsy. Włóż przezroczysty slime do butelki. Dodaj cekiny i kryształki. Zamknij nakrętkę. Przyozdób śnieżynką i niebieskim kryształkiem lodem, żeby pasowały do zimowego motywu. Wszystkie składniki sprawiają, że szampon błyszczy. Blond włosy wymagają specjalnej troski. Elsa wybiera szampon z arktycznym lodem i pyłkiem z północnej zorzy. Jak pięknie się błyszczy! Wow!
Musimy tylko wysuszyć włosy, uczesać je i cieszyć się efektem. Nic dziwnego, że Elsa przyjaźni się z Rozpunką. Jej włosy zawsze wyglądają cudownie. Przezroczyste pudełko? To nuda. Dodaj liście, pączki kwiatów i owoce. Takie opakowanie przykuwa uwagę. Wymieszaj slime i zielony brokat. Ale się klei i błyszczy. Zrobiliśmy cały słoiczek maseczki do twarzy. Zobaczmy, czy Annie się spodoba. Hehe, to chwila dla urody. Wow, ten zapach i wygląd są wspaniałe. Wypróbuję ją. Łatwo się ją nakłada. Mam ją na całej twarzy. Bardzo odświeża. Pewnie ma w sobie mentol. Zobaczmy, jak idzie. Wow, a co to? Moja skóra zakwitła. Zdecydowałaś zamienić się w doniczkę? Olaf, nic nie kumasz. Zrób lodowe lustro. Potrzebujemy do niego solidnej bazy. Nanieś klejącą warstwę i posyp srebrnym brokatem. Przyklej dużą, ozdobną śnieżynkę i samo lusterko. Przyozdób je samoprzylepnymi kryształkami. Jak fajnie! Mogę się teraz przeglądać w lusterku! Elsa uwielbia lusterko i dokładnie je przeciera. Więc to ty wciąż zostawiasz smugi. Olaf, nie wygłupiaj się! Czy wyglądam jak poeta? Ach, muszę w tym polecieć do Paryża. Aha. Bez komentarza. Widzę, że tutaj nie docenia się młodych artystów. Elsa i Anna relaksują się podczas pielęgnacyjnych zabiegów. Co za dzień! Czuję się, jakbym była w spa! Musimy wymienić się przepisami i tajemnicami urody. Czas iść na bal. Dziewczyny zawczasu przygotowały suknie. Obie zostały indywidualnie zaprojektowane i wyglądają pięknie. Olaf nie wie, którą z dziewczyn zabrać na bal. Nie chce nikogo urazić. To takie skomplikowane. Podczas gdy Olaf się zastanawiał, Anna i Elsa zmęczyły się czekaniem i poszły na bal razem, a Olaf został sam. Nie obchodzi mnie bal. Zrobię imprezę sam dla siebie. Co za świetny bałwanek! Silikonowe formy to coś, czego potrzebujemy. Dodaj klej na gorąco. Połącz połówki. Zostaw, żeby zastygło i wyjmij małą głowę, gdy będzie gotowa. To. Pomaluj farbą akrylową. Nałóż makijaż na twarz Elzy. Mamy przygotowaną wełnę, żeby zrobić włosy. Wow! Zrób włosy legendarnej królowej Arendelle. Barbie znowu ogląda swój ulubiony film. Chciałabym zostać postacią z Krainy Lodu. Co się stało? Natychmiast zmieniła się w Elzę. Jej zwykły strój zmienił się w piękną suknię. O, magia nie może sprawić, żebym się nudziła. Elza łatwo zmienia bałwana w cokolwiek zechce. Dom, mamut, nawet Yeti. Ale to nie wszystko. Chcę zrobić coś, co pomoże innym. Rozumiem. Zacznijmy pomagać ludziom bez użycia magii. Więc poszli razem do miasta. Musimy się wtopić. Kupmy nowe ubrania. Elza kupiła nowe zwykłe ciuchy w sklepie. Przymierz je. Co myślisz? Wyglądam jak zwykła dziewczyna? O tak! Olaf też potrzebuje przebrania. Chyba w tym będę dobrze wyglądał. Ale śmieszny bałwanek w okularach. Dziękuję za pomoc. Wynajmijmy biuro. Musimy je przytulnie urządzić. Olaf myśli nad pomysłami biznesowymi. Elzo, posłuchaj mojego planu. Interes zaczyna się kręcić. Bańki mydlane są zawsze fajne. Pstryk! Dziś użyjemy tej samej nakrętki. Wytnij koła z papieru piankowego i zakryj otwory. Będziemy potrzebować plastikowej teczki, żeby zrobić łopatki. Zabezpiecz je szpilką. Wow, to prawdziwy wiatrak! Włącznik jest gotowy. Słyszeliście, że dziś grają Krainę Lodu? Wow, od dawna chciałam zobaczyć ten film. Ale długa kolejka. O, ale tu gorąco. O nie, dziewczyna zemdlała. Ona potrzebuje zimnego powietrza. Więcej powietrza.
Elsa ma swój mini wentylator. Świeże powietrze pomogło dziewczynie odzyskać przytomność. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Tak, dzień uratowany. Możemy zrobić klimatyzator z błyszczącej tektury. Złóż pudełko. Słomki będą osiami kół. Potrzebujemy niebieskich słomek, żeby zrobić wylot powietrza. Dodaj wąż i kabel. Jest na nim logo Elzy i przyciski. Pilot jest gotowy. Steve nie czuje się dobrze. W domu jest tak gorąco. Nawet zimna woda nie pomaga. A teraz czas na prysznic. O, jest nieco chłodniej. Ale już znowu się spociłem. Ulga nie trwała długo. Kto tam? Mam dostawę. Wow, klimatyzator. Od Elzy? Jakiej Elzy? Ale miło. Włączmy go. Od razu lepiej. Zróbmy jeszcze zimniej. Wspaniale. Teraz mogę odpocząć i się przespać. Ale przez sen przypadkiem włączył turbochłodzenie. Brr, ale zimno. Ojejku, tu są śnieżne zaspy. Wyłączy się. Zrób daszek z papieru piankowego. Plastikowa teczka wypełnia puste miejsce. Dodaj pasek i koralik. Ten stylowy dodatek ochroni cię przed słońcem. Lucy poszła na turniej golfowy. Ojej, jest tak gorąco. Dlaczego słońce tak świeci? Jest tak jasne, że nie mogę celować. Lucy, dasz radę. Muszę jej pomóc. Tak, udało się. To ostatni. Udało mu się kupić daszek od Elzy. Weź to, przyda ci się. Dziękuję, tak jest dużo lepiej. Lucy machnęła kijem. Zwycięstwo. Dedykuję to zwycięstwo mojemu najlepszemu przyjacielowi. Wow, to piramidka z plastikowych kubków. Potrzebujemy pinezek. Usuń ostry koniec. Owinie na nim pierścień. Pomaluj, żeby wyglądał jak metal. Przetnij zakraplacz do oczu i zaklej dół. Wypełnij napojami w różnych kolorach. Zaklej i przyklej etykiety. Wiaderko pełne lodu zawsze będzie je chłodzić. Zobaczmy, co jest w lodówce. Lód jest gotowy, ale moneta jest zimna. Świetnie! Jack, zanieś je odpowiedniej osobie. Przyjaciele są na pikniku. Wow, ile tu smakołyków! Wszyscy dużo zjedli. Ludzie, kto miał przynieść napoje? Ups. Nie mamy niczego do picia. Do najbliższego sklepu mamy godzinę. Kiedy wszyscy się kłócili, Jack zostawił niespodziankę. Wow, zimne napoje. Skąd się wzięły? Najważniejsze, że mamy co pić. Super, dziękujemy, Elzo. Mama z synem poszli na spacer. Popatrz na ten parasol od Elzy. Ochroni cię od gorąca. Nie potrzebuję parasola. Może jednak potrzebujesz. Dziś jest strasznie gorąco. Pokryj leżak folią spożywczą. Zrób zacieki klejem na gorąco. Pomaluj na cielisty kolor. Nie może być. O nie! Był uparty i było tak gorąco, że chłopiec się roztopił. Will, dziecko, schowam cię pod parasolem. Gdy osłoniła go parasolem, chłopiec znowu zmienił się w człowieka. Czy to magia? Mamo, już zawsze będę cię słuchał. Przepraszam. Tyle rękawiczek. Którą wybrać? Te się nie przydadzą. O, ta będzie dobra. Jest gumowa, ale ma dziury. Wytnij okrągły kawałek. Ściągnij gumkę do włosów na pokrywce w ten sposób. Włóż do środka lód. Vicky potknęła się i nabiła sobie guza. Guz szybciej zniknie dzięki zimnemu kompresowi. Pomogliśmy! Olaf, potrzebuje Jacka. Zróbmy detale. Tak, dotarły naklejki. Musimy przeciąć wszystkie. Pierwszy przedmiot jest gotowy. Hej, jak wyglądam w tej czapce? Ale modniś. Dostarcz ten pojemnik z lodem. Will i jego niania są w parku. Chłopiec cały czas biega. Możesz być ciszej, kiedy się uspokoisz. Haha! Chcę biegać i będę biegał. Auć!
Will potknął się o kamień i upadł. Oj, moja głowa! Pokaż, będziesz miał guza. Jack już tu jest. Przyda wam się trochę chłodzącej pomocy od Elzy. Świetne wyczucie czasu. Dziękuję. Tak? To ja idę. A, kto położył tu tyle kamieni? Proszę, weź to. Złóż tekturowe pudełko. Pokryj marszczonym papierem. Dodaj pokrywkę. Rączka i kilka kieszeni sprawią, że ten dodatek będzie jeszcze bardziej użyteczny. Tak, torba jest idealna w gorące letnie dni. Para odpoczywa w domu. Jest idealny dzień na piknik. Chłopak mówi o swoim planie. Tak zróbmy. Zrobię przekąski. Ale w co włożymy jedzenie, żeby się nie zepsuło? Coś dostaliśmy. Kto to przysłał? Patrz, jest list. Od Elzy z pozdrowieniami. Idealnie. Dziękuję, Elzo. Z taką torbą nasz piknik będzie idealny. Teraz ty tu rządzisz, piesku. Gdy tylko ludzie się odwrócili, pies wskakuje do torby. Czas na romantyczną kolację. Co to za hałasy z torby? Boję się. Ale to tylko piesek. Też chciałby ruszyć na przygodę ze swoimi właścicielami. Stacy ma w głowie tak wiele informacji, że aż źle się poczuła. Jak poradzić sobie z taką ilością wiedzy? Wzory, wykresy. Widać, że jest prymuską. Och, cały czas muszę się uczyć. Jej głowa boli ją od tylu informacji. Weź trochę piankoliny. Włosy zrobione z czerwonej wełny zmieniają się w jaskrawą fryzurę. Dodaj piegi. Nałóż lekki makijaż. Dodaj kolczyki. Jeszcze ubrania. Schludny mundurek pasuje do jej wyglądu. Excellent. Wow. Stacy zabrała wszystkie swoje książki. Czas iść na uczelnię. Nareszcie! Co to za dziewczynka? Tylko popatrz, ma takie same piegi. Jedyna różnica to jej kolor ubrania. Nikt by się nie domyślił, że w głowie Stacy mieszka mała dziewczynka. Stacy dniami i nocami się uczy. Dostaje tylko dobre oceny i uwielbia poznawać nowe rzeczy. Ale czasami jest trudno. Potrzebuje więcej kawy i więcej książek. I znowu kawy. Ale trudny rozdział, aż głowa mi dymi. O, co się dzieje? Hej, jestem Sophie. Od roku nie odpoczęłaś. Nie będę tak żyć, jadę na wakacje. Znajdziesz mnie na plaży. Dobrze, pa! O, ona ma rację. I tak bez niej niczego się nie nauczę. Dołączę do niej.